Jest, Mariusz, taka opcja, że się na miejsce w domku kończy na różne pierdoły. I trzeba jedne drzwi zniszczyć. Bo założymy pancery, najmocniejsze jakie są. Bo już mam je przygotowane. Kwestia zniszczenia teraz. Słucham? Kwestia zniszczenia teraz. Tak. Ogrodzenie z siatki. To jest dobre. Z tego można by zrobić te. Robisz? O, tutaj można było coś fajnego zrobić, jakieś. O, tutaj schody. Masz plan? Zrób schody, o tutaj, żeby dało się o tu wejść. Czekaj, go jakiś tak sensownie w miarę. No, wiadomo. Domek w domku. Tak trochę idiotycznie to wyglądać będzie. Ale jak środek zrobimy opancerzony, to nie ma szans, żeby do tego bunkra ktoś dostał. Och. Cholera. O, dach się zawalił na ciebie. Dobra. Ciol, biorę karabin i rozwalam to w cholerę. Trudno, amunicję się zrobi. LOL. Co? W jednym karabinie jest latarka do broni. Prosty jakiś tam celownik i coś jeszcze. Tu jest. Nie przechodź w okolice drzwi. Zaraczajesz. Co? Kurde, te drzwi to zejdzie tydzień, żeby je rozwalić.
Ja potrzebuję kamienia, wpizduję jeszcze trochę. Tak, usłyszałem. Chciałem się po dachu łazić. Mordus, te drzwi trzeba zniszczyć. Tak. A ja tylko mnie jest po dachu. Zostaw wejście na dach jedno. Będzie. Tak, żeby móc z dachu do ludzi strzelać. No tu będzie wejście na dach. Takie poddasze. Masz kamienie trochę? Nie mam nic. To by czytało się. Przydało to by się te drzwi rozwalić, to bym już postawił nowe, tak pancerne. Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Nie wiem, jak to zrobiłem, że ten dach tak zjebałem, ale... Mariusz, no. A coś zrobionego z kamienia da się zniszczyć? Nie. Młotkiem na przykład, żeby tak. Ja drewno młotkiem. Kurwa. Z tymi drzwiami to zjebaliśmy. Do potęgi entej. W sumie ja zjebałem, bo ja robiłem. Odwróć się. Aha. Fajny domek, nie? Coś leży koło ciebie. Taki ładny mam celownik, widziałeś? Żyć tak zepsuł, Geniuszu. No? Hitler. Jakbyś do mnie nie strzelał, to by mnie popsuł. No naprawdę.
Tak No patrzę, co popsułem? Ja tak patrzę 3 na 10 w dachu wytrzymałeś. Dobra. Kamienia potrzebuję dużo. Kamienia miałem za drewno się brać. Jeszcze ten dach trochę komicznie wygląda. No. Tak troszki. No, rogi te, tak. Te rogi właśnie, no. Tak dziwnie trochę. Mhm. Ale nie dało się na czego zrobić. A przynajmniej ja nie miałem. Odpaliłeś kopalnię? Nie, powiem ci, że szkoda mi na tą kopalnię tych paliwa tej niskiej jakości. Lepiej by było pójść tam i po prostu nakopać sobie paliwa tej niskiej jakości, tak z 5-6 tysięcy i dopiero ją odburzyć. To było dużo szybszy przemiał tego. Drewno się skończyło. Znowu. Skąd mamy 1000 siarki znowu? Co? Wyjmowałeś tę siarkę z pieca? No, chyba tak. Tam ponad 1000 było wstrząs. To ja już przerabiam na proch. No w ogóle ze strzał pochodzę. Ja też. Ja też cały czas... Wziąłem dwie broni przy sobie. Powiedz mi, co ulepszać metalem. Metalem? Tak. Ściany te zewnętrzne, środkowe ściany. Wewnętrzne, tak? Tak. Na środkowej wysokości, tak? Mhm. Chyba, że na dole też jeszcze nie było uruchomione. Ale mogę sprawdzić. Ach, ale chyba tam jedna ściana albo dwie nie były. No i to by było na tyle. A i podłogi trzeba by. Oczywiście tutaj na dole to nie, ale te górne. Dobra, możemy proch robić. Ale ile rzeczy jeszcześmy dzisiaj zrobili? Jeszcze nie koniec. No. Myślę, że jak zbiorę teraz te 4000 kamienia, to mi styknie już. Mhm.
często jest taki problem, że siarki się mało robi na proch. Trzeba będzie się przejść gdzieś chyba. Patrzę po skrzynkach, co dzieje. Nie ma nigdzie siarki. A, 70 parę naboi do pistoletu zwykłego było. A gdzie? No, w tym zrzucie takim jednym. No, sporo nawet. Jakieś dziwne naboje mi się zrobiły przypadkiem. Dobra, teraz weź mi powiedz. O nie, to nie to. To. Kurde, interesował mnie ten ładunek sprawdzający. Da się go zrobić, jakby się. Tak, tak, da się go zrobić, tylko. Tam potrzebny jest pewnie siarkę. Teraz przejrzę, co go w ogóle potrzeba dla niego. Kopalnie da się zrobić. Może i rafinerię też. Kopalnia odkrywkowa. Tylko no jest bardzo dużo rzeczy na nią potrzeba. Duży piec. Też da się zrobić. Już co, nie widzę tej rafinerii pierdzielonej. Wiem, że na pewno jest tam mała rafineria. To jest ta do przerabiania, nie? Ale tej kopalni tego nie widzę. Ale czy kopalnię da się zrobić, tak? Tu taką, co my mamy, tak. Ale nie da się tej do ropy naftowej właśnie patrzeć, gdzie ona może być. Może po prostu tu wiesz co, może ona jest na stałe już, nie? Nie wiem. Przede wszystkim ten ładunek sprawdzający jest nam potrzebny. Materiały wybuchowe.
Możemy zrobić. Paliwo niskiej jakości, płótno. Dobra. Płótno i paliwo niskiej jakości jest mi teraz potrzebne. Paliwo niskiej jakości, płótno. Zrobimy jeden ładunek na razie. Drogo wychodzą te ładunki. Sprawdzając. Ile? Już ci mówię. Proch strzelnicy 30, płótno 5, fragmenty metalu 10 i paliwo niskiej jakości 20. Brawo. No. Słyszę, że coś tam ulepszasz. Ile masz kamienia? Nic. To zaraz muszę... Kurde, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Lol. O, tutaj do... Masz jeden kamień? To jest. Leży przy piecach. Gdzie te drzwi materne wziąłeś? Nie wstawiłem ich jeszcze nigdzie. Bo żeby je wstawić, to trzeba wysadzić ten. No. Wejścia. To wejściowe. Pierwsze. Pierwsze wejściowe do środka. To bez zamka. Próbowałeś strzelać do nich? Próbowałem. Nic nie daje. Zrobiłem wybuchową amunicję. Czy co, Mariusz? Ja chyba będę zaraz kończył. Tak, Krzysiu? Nie, wiesz, to trochę za długo siedziałem, nie? Ja ogólnie nie bardzo mogę tak długo przy komputerze siedzieć. Strasznie oczy bolą. I tak dzisiaj sobie dosyć mocno pozwoliłem. Chyba zauważyłeś, że zazwyczaj nie siedzę tak długo. Próbuję coś zdziałać tą amunicją wybuchową. Ty? Tak.
daje ta amunicja wybuchowa, strasznie dużo jej pójdzie. Dosyć kosztowny zabieg, ale... Nie mamy tu mniej więcej. Nie. Drzwi się hajtują. O. Polu. Otwórz je. Te. Spadaj, spadaj, nie się palą. Nie ruszuj ich na razie. Mogę jeszcze raz strzelić na przykład. Nie, czekaj. Może co są? Ale nie, one mają się zniszczyć. No zaraz. Odsuń się, bo to są, wybuchowe. Jak one się paliły, nie? To wiem, zabierało im ten. Jeszcze raz. Zaraz. Bo, odsuń się, bo... Wiem, więcej nie wiem. Okej, okay, dobra. Niko, jest. Myślę, na to poszło. W ciur. Te drugie też kiedyś wyważymy. Te fragmenty metalu potrzebuję na prawie kilofon. Ile ci potrzeba? 50 parę, tym 11. Masz. Tutaj leżą. Coś. Dobra, idę teraz. Drzwi zainstaluję te. Mogli są głośni tu podświetlić. Na dole instaluję drzwi. Nie, zaraz trzeba pójść po kamień. Dobra, te drzwi są gotowe. Trzeba zbierać żelastwo, żeby te trzy ściany na... ulepszyć. Skluw trochę mamy już. No, ja mam jeszcze jedną. 4, 6, 7, 8 skrzyń te. Plus po jednej, no to 10 skrzyń mamy razem. Marius, no. Ja tak się zastanawiam nad... O, pochodnia mi się zepsuła. Zastanawiam się tak nad jedną rzeczą, którą na pewno zrobimy niedługo. Co tam? Przynajmniej ja zrobię. Postawimy jeszcze jedną szafę, tam przy tej rafinerii. I sobie pośpiworzę. No. I skitramy sobie od razu... Stąd weźmiemy sobie kawałki metalu, żeby od razu chałupę metalową zrobić. No. I tam będziemy po prostu co jakiś czas siedzieć i robić sobie to paliwo niskiej jakości. W ten sposób? No. Nie głupie. Tam by po prostu tylko śpiwory stawić, nie? No śpiwory, jakoś tam skrzynkę, nie? Żeby tam no. Surowce trzymać. Co prawda tam jest jakaś chałupa czyjaś, ale mi to by nie przeszkadzało, pewnie ktoś może się nie logować za często. Dobra, ja zmykam. Dobra. Standardowo w naszym... możesz mi podświetlić? Tutaj się no. Wyloguję. Wszystko pozamykane jest? A ty też już idziesz, czy... A. Czy obcza idziesz? Masz pochodnie, ja nie mam. Musiałbym skraftować sobie dopiero.
Nie możesz otworzyć? Wiesz co, musisz je zamknąć najpierw ty. Aha, weź mi, przyjdź po mnie na górę, bo ja nic nie widzę. Bo nie mogę ten... kurczę wpisać. A coś tu się dzieje? Przydałoby się metalem te trzy ściany chociaż jeszcze zrobić. No to jeszcze nie, nie mamy na tyle. Dobra, i tak mamy nieźle opancerzono. wejściowe są drzwi zamknięte. Tak, tak, tak. Tamte główne. Tak, przytałem. Dobra, bo mogą nam się przez dach wjebać. Jest najprościej, jakby się tam tymi drzwiami udało im wejść. Dobra, tak więc na razie widzowie, nie wiem kto to będzie oglądał, ale ktoś jeżeli obejrzy, tak więc na razie i w następnym materiale to cześć. Bierzemy się za produkcję paliwa niskiej jakości. Na razie wam, cześć.